Marek Kubski, malarz, multiinstrumentalista, kompozytor, pisarz, satyryk. Kształcił się pod kierunkiem malarza batalisty profesora Michała Bliny. Od 1981 roku żyje i komponuje w Wiedniu. Jest autorem 2000 obrazów. Maluje sceny batalistyczne, motywy symboliczno-fantastyczne, akty, pejzaże oraz liczne grafiki. Jest wszechstronnie utalentowany, nie tylko malarsko, ale też muzycznie i literacko. W swojej branży uważany jako konserwatysta, a przedstawiane przez niego obrazy pobudzają do rozmyślań. Siła, jaka z nich wypływa, często zaskakuje, a nawet szokuje odbiorcę. Oddając na płótno zrekonstruowane odbicie minionego świata, sztukę traktuje jako wypowiedź żywą, mówiącą, zapraszającą do dialogu i refleksji. Rozmiłowany w historii Polski maluje pieśń człowieka moralnego niepokoju, czy poszukiwacza w skomplikowanej materii tego świata. W jego malarstwie często pojawia się smutny krajobraz, postać ludzka w strachu, w odwadze, szaty bogatych jeźdźców, przestrzeń w tajemniczym nastroju, konie w ruchu czy zbroje dawnych cywilizacji. Odzwierciedlając sytuację danego czasu, malarz niezwykle ujmująco przedstawia temat wojny, strach, lęk, patos, siłę czy zaklęte miejsca, postacie odziane w bogate szaty, które żegnają się z przyjaciółmi. Swój dorobek prezentuje w czasie licznych wernisaży indywidualnych w Austrii, Paryżu, Polsce oraz podczas wernisaży zbiorowych i happeningów. Jego obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych Ameryki, Europy oraz wśród prywatnych kolekcji. Ciekawym i oryginalnym pomysłem jest stworzenie muzyki do własnej twórczości malarskiej. Wystawom towarzyszy oprawa muzyczna według własnych kompozycji. Dźwięki keyboardu, saksofonu, gitary mają na celu wyjaśnić rzeczy, których nie można rozpoznać i przedstawić na obrazach. Malarz pozostawia wrażenie podobne do efektu pociągania pędzla po płótnie. Podkreśla tematykę wystawianych obrazów oraz wszystkie potrzebne emocje. Marek Kubski gra na licznych instrumentach, komponuje i jest wydawcą własnych płyt CD. Jest też członkiem Związku Autorów Kompozytorów Muzyków Austro-Mechana, członek honorowy Światowego Związku Ochrony Malarzy, Związku Artystów Polskich i innych. Często bierze udział w akcjach charytatywnych, m.in. dla Centrum Zdrowia Dziecka w 1993 roku, Dzieci Dzieciom 96, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 93, dla Powodzian, Polis Art, dla chorych na AIDS, Gala na Rzecz Dzieci Ośrodka Rehabilitacji w Rafalówce, Pomoc dzieciom niepełnosprawnym z Zabrza. Znajduje się on w gronie najlepszych malarzy świata, Artist Rise Society. Jego twórczość uhonorowana jest licznymi nagrodami. Hunter of the Apocalypse, 1993 rok. Kompozytor nie chce, aby łączono tę płytę z konkretnym gatunkiem czy stylem. Zachęca słuchacza do poszukiwań własnego oblicza muzycznego. Podkreśla, że fundamentem do budowania muzycznego ducha jest sięgnięcie do korzeni, a pamięć do tradycji pozwala odszukać własne prawdy. Kompozycje w Hunter of the Apocalypse działają pozytywnie na rozwój fantazji. Dzięki dźwiękom gitary, syntezatora, saksofonu pobudzają i dają natchnienie. Jednych słuchaczy wprowadzają w stan ukojenia i rozkoszy, a innych relaksują. Ozone Gap, 1998 rok. Ozone Gap to płyta trafiająca głęboko do serca, pozostawiająca pozytywne wrażenia, zachwycająca barwą tonów i mową poszczególnych instrumentów, dźwięków oraz oryginalnością. Nurt Pink Floydowski dodaje jeszcze większego uroku, a sama płyta pokazuje stany duchowe jej autora. Szok 2000. Prezentowane kompozycje tworzą muzyczną opowieść. Każdy kolejny utwór jest kontynuacją poprzedniego. Początek jest zagadkowy i tajemniczy, aby później poprzez zmianę aranżacji i dynamiki przerodzić się w muzyczny eksperyment. Gitara solowa tworzy specyficzny dialog z saksofonem, a instrumenty klawiszowe, piano, syntezator są widoczną przeciwwagą do reszty instrumentów. Ekspresyjna, gęsta, szybka praca solówek gitarowych jest zapowiedzią nadchodzącego kataklizmu. Płyta zawierająca elementy rocka, funky, jazzu, popu odzwierciedla świat pełen brutalności, przemocy,
nie znający żadnych granic. Świat broniący się przed inwazją brudu, chaosu, przypominający do złudzenia obraz apokalipsy. Imponujące dokonania artystyczne prezentuje podczas wernisaży. 1981, Austria, Wiedeń, Związek Austriacko-Polski. Wernisaż wystawy Krajobrazy Morskie otwierał dr Theodor Kanzer. 1982, Austria, Wiedeń, Związek Austriacko-Polski. W 2014 roku Marek Kupski wydał książkę pod tytułem Bestia. Według Marka Kupskiego bestia jest symbolem apokaliptycznej degradacji i rozpadu naszej cywilizacji. Thriller, a w nim groza, nauka i piękny plastyczny język artysty.